Dzień dobry Państwu. Dla zatroskanych o los moich paletek powiem coś o nich, co się z nimi dzieje. A więc tak. Tamta para, co Wam pokazywałem tydzień temu, miała tarło i miała ikrę, już tej ikry. I młode śpiewy lajmy nad nim zjadły. To jest para stanowa. Tutaj jest druga parka młoda, się dopytała samczyk i gryfis, ten tu na pierwszym planie, od pana Radka. Samiczka malezyjka. Druga ikra. O tutaj widzicie. I tu jest trzecia para, się dobrała też. Samiczka malezyjka. Samten, samcem stanowa. No to są trzy pary na tą chwilę. Red Melon. To jest ten piękny turkusik samcy, który rośnie jak na drożdżach. Ta samiczka gdzieś tam się z tyłu chowa. Widziałem ją wczoraj. Także z nią się nic nie dzieje. Tu jest jeden Valentino. Dwa pozostałe, nie wiem, gdzieś są w krzakach. O, tam jest jeden, tam jest drugi z tyłu. O. A i tam jest trzeci, o, widać tam. Nie, to jest nie za, dobrze, to jest ten drugi, dobra, okej. Okay. Rozpędziłem, ale trzeci też będzie Valentino. Także. Nie musicie się lękać, palety żyją. Żyją, widać, rosną, mnożyć się chcą na potęgę, bo nie ma warunków. Także ani rośliny nie przeszkadzają, ani ten gruby żwir, ani skalary, ani żadne inne ryby. Wszystko się dzieje dobrze, że tak. Idzie ku dobremu, żeby obalić kolejny mit, że skalary nie mogą być paletkami, a paletki nie mogą być na żwirze, bo się osrają robalami i tak dalej, i tak dalej. Masakra. I tylko metronidazol i nic więcej. To trzeba leczyć. A wystarczy stworzyć dobre warunki właśnie. Dobre warunki na żwirze z roślinami i nie będzie chorób, nie będzie robaków. Zdrowa ryba będzie nosiła robaki w sobie całe życie. Całe życie. Wiesz, większość ludzi też nosi całe życie robaki, nawet nie wie o tym. Tak to właśnie wygląda. Palety rosną, mnożą się, znaczy są się mnożyć, przepraszam. No się rozpędziłem. Ale tu my też dostały przed chwilą robale. Zresztą wszystkie dostały robale. No i tamta parka to już 8 razy składała ikry. Te drugi raz. A te jeszcze nie, ale już o, jest ten samczyk. Piękny, pasę stracił praktycznie. Ta druga jest trochę mniejsza, a tamta jest na pewno samica, bo rozpoznaję dokładnie płeć, ale tak jeszcze się nie pomyliłem. Zresztą mam ją od niedawna, ale już ten temat ogarnąłem też. O, te skala realnie zobaczycie z góry tam. Na liście mają ikrę też. Także tutaj cały czas się coś dzieje. Te normalnie rosną w oczach. W tej chwili mają jakieś 7-8 cm żagla. 8 to mają lekko.